Hejka, moi drodzy, z tej strony Deseo. Witam Was w kolejnym odcinku z serii maratonowego, tak, maratonu halloweenowego pod tytułem Asylum. Gdzieś się, słuchajcie, będziemy tu chyba wspinać. Okej. Okay. Najpierw się wspinamy, teraz schodzimy niżej. Okej. O, dobra. Wiecie, co mnie zastanawia i intryguje fakt, że skoro jesteśmy w asylum, tak, czyli w tym szpitalu dla obłąkanych, to czy my z niego faktycznie jakby się wydostaniemy, bo jakby istnieje druga część, tak? Ja już o tym wiem. Więc... Czy ty to możesz skoczyć? Ja. Więc skoro ja o tym wiem, to pytanie ze 100 punktów. Czy ona się stąd wydostanie? Miały być jakieś artefakty, ale te artefakty to było opisane, wiecie, w tak tym, w tym opisie customowym, ale ja wątpię, że tu chodzi o jakieś artefakty. Raczej to była jakaś pomyłka na TR Customs. Mi się wydaje, że ta fabuła, która jest opisana w Rhythmie, jest tą prawilną fabułą. Ile ja mam tych naboi do broni? Troszkę słabo to widzę, ale dobra. No i jeszcze strzel tu, strzel tam, strzel sram. Aha, widzę, że coś jest z przodu do skakania. Okej. Okay. Aha, tu jest drabinka, dobra, widzę ją. No bo teoretycznie mogłabym tam wskoczyć. No mogłabym, ale ja tu, mnie tu nie było przypadkiem. Byłam tu. Łapkowałam się zresztą. Trzeba będzie skakać, widzę, z filara na filar. Jestem za wysoko. Że gdzieś na górę muszę wejść. No bo to bez sensu, to ja byłam raczej. Ja sprawdzimy to. A no, na samą górę. Dobra. Czekajcie, ja to zapiszę, bo boję się, że ona mi tu... A nie, nie zjedzie, dobra. Jakiś, właśnie chciałam powiedzieć, szukaj naboi. Spoko, tylko ja nie mam żadnego bezpiecznika. Dobra, widzę, że tam jest naprzeciwko. Nie biorę go na razie, bo widzę, że leży jeszcze apteczunia. Ile teraz mam tych naboi? 188. Nie wiem, martwi mnie jakoś ta ilość. No ale to chyba nie powinno być aż tak wyżyłowane, nie? Nie powinno. Aha.
Wiecie co, nie, ja to jeszcze raz chcę. Jeszcze raz. No, dawaj. Sorki, że ja to tak powtarzam, ale ja po prostu... Bardzo... Chcę zaoszczędzić naboje. Zobaczcie, ile tutaj tego jest. No to jak nam dają tyle naboi, to ja nie chcę wiedzieć, ile tutaj jeszcze będzie do rozwalania. Ile mi zostało? Mam 416, no nie wiem. Dobra, jeszcze nam dają. Sorki, że ja to tak loadowałam, ale ja to właśnie celowo loadowałam. Właśnie po to, żeby nie sprzeniewierzać tych naboi najzwyczajniej w świecie. Ile mam teraz? 716. No to ładnie. Ale chyba, że nas, tak jak mówię, szykują na jakąś przerąbaną walkę. Aha. No tak. Nie wiem, tylko widzicie, czy ja w nią w ogóle celuję, nie? Jest jakaś, nie wiem, roślina. Cholera wie, co to jest. Nie wiem, czy ja w nią celuję. Okaże się. Taki mam fokus, takie skupienie, że sobie nawet nie wyobrażacie. Ale ja nie widzę nigdzie, wiecie, krwi, no, albo czegokolwiek, nie wiem, mazi. Bo to jakiś dziwny bebok. Nie starczy mi tych naboi, ja wam mówię. Gówno z tego będzie. Jak ja nie przyjdę do tego customu, to będzie dla mnie porażka. Boż, ile mi zostało? 214. Nie no, spokojnie, jest źle. Myślałam, że będzie gorzej. No zabierz. Oha, znowu zjeżdżanko. Duck unlocked, czyli kucanie, tak? No dobrze. Aha, rozumiem. Czy tyle wystarczy? Wystarczy.
No i teraz pytanie, czy będę musiała szybkiego rola zrobić. Aha. Okej, to nam powinny się otworzyć jakby kolejne drzwi, tak? Chciałam sprinta użyć. Och. Patrzcie, zajumał mi ten klucz. Co za bebok. Bebuszysko jedno. Pewnie mnie na jakąś minę wyciąga, nie? Dawaj. Aha, ona go nawet nie celuje, okej. No dobra, dobra. Po prostu najzwyczajniej perfidnie mi to zajumał. Choice. Czy to jest normalne? Myślę, że nie. Dlaczego nie mogę stąd zabrać dobrych rzeczy? No ja wiem, że ja pewnie muszę do tych toysów tam dotrzeć i coś pozbierać. Ale muszę sobie popatrzeć, czy między tymi szafkami nic nie ma. O, tu jest kluczek. Poczekaj. Ja tak czułam. Ale spoko, nie ma go. Ja tak czułam, że tu się coś... Wiecie co? Byłam na to przygotowana. O. A czy ja muszę, słuchajcie, tracić na nich amunicję? Swoją drogą? Wiem, że one za mną tu przyjdą na pewno. Tylko pytanie właśnie, czy muszę tracić na nich amunicję? No one już są za praktycznie za mną. Będą mnie dziugać, Franca. Zobaczymy, czy mocno. Nie chciałabym na nie tracić amunicji. Patrzcie, nie sięgają mnie. No widzicie. Gałgany. Przechytrzyłam was. Łe. No to coś proste to było. Zero sekret, ale to było zero do zdobycia. Myślałam, że spodziewałam się na koniec czegoś, słuchajcie. Nie było tematu. W ogóle nie było tematu. Aha, i nie mam sprinta. Pozdro. Nie było, słuchajcie, tematu. Rozumiem, że nie mogę wchodzić na te, bo się zapalę zapewne, tak? O, mamy jakieś czołganko. Ja pikola. Ale mnie, słuchajcie, wkręcili. Już chciałam powiedzieć, że spoko, takie jumpscary, taka w ogóle tragedia, wiecie. Nic się takiego w sumie nie wydarzyło. No i to już pewnie... Chociaż... W sumie czemu... Tu są naboje. Może muszę je zabić. Może mi coś zostawią. Czekajcie, najpierw się rozejrzę, czy są naboje. Tu już nie ma. I też już nie ma. Ile mam już tych naboi? 312. No nie wiem.
Może na razie nie. O, wow. Dobra, tutaj te już muszę, bo widzę, że są karty do wsadzenia. Pewnie wszystkie mi się tutaj teraz na... Albo i nie. Może nie wszystkie. Może tamte mi tu nie przyjdą. W sumie nie musiałam wszystkich. O Boże, on tutaj jest. No dobra, ale trzeba się tu rozejrzeć, czy nie ma jakichś... Spadaj. Pierdoło. No. Musisz mnie przepuścić, czubku. No i co? No i co? Właśnie. No ale... No to jest normalne. Spadaj. O, bez sensu. Chodź tu. No wchodzisz tu. A idzę. Ja muszę go zwabić tutaj do tego mojego pomieszczenia, tak? Dobra. Ciekawe, czy on będzie mógł mnie przez to zaatakować. No i jak mam to otworzyć? A tu... Bebok. I co teraz? Jakby mam się wracać, czy co? Są tu różne ścieżki i teraz nie wiem, którędy powinnam. Tu się coś otworzyło. Albo to jest... Nie, no tutaj chyba raczej nie byłam. Nie, no nie kojarzę tego. Mogę tu wejść? Mogę tu wejść. Tu jest jakiś przycisk. Aha. Rozumiem, że jakby mam go ugasić pod zraszacze. Nie czaję na razie jeszcze bazy. Ale zaraz sobie ogarniemy temat. Jest jakieś czołgane znowu. Czy on mnie może podpalić? W sensie takim, wiecie. No. Chyba nie idę po tą apteczkę, wiecie? Aha, tu jest tylko... tu są tylko naboje. No to gdzie ja mam iść? Przepraszam bardzo. Bo nie mam pojęcia. Dobrze, że od niego mnie jakby nie podpala, wiecie? Tutaj? O, może tutaj faktycznie. No tak, bo ja tędy... Ale... No ja nie wiem, co ona robi, głupia pinda. Słyszę... Aha, na środek.
Jestem tak skupiona, że sorki, że nic nie mówię, ale no po prostu. No i wlazłam centralnie w łogień. No on po prostu jest centralnie. On jest centralnie za mną. Hit. Weź się bujaj. Masakra, słuchaj ta. Ja pierdziel. Gość nie odpuszcza, nie? To jest jakaś coś. A to jakby arena, nie? Dobrze, że nam dają. A tutaj są te zraszacze, ale. Problem, słuchajcie, polega na tym, i nie mam klucza, nie? Problem polega na tym, że te zraszacze tutaj nie działają. Na razie patrzę pod nogi, czy są jakieś naboje. Jezu, gdzie tu są jakieś naboje? A tu jest zraszacz, tutaj chodzi. No to chodź tutaj, kolego. No tu. I przestał. Widzicie? To może teraz gdzieś następny zraszacz chodzi. Gdzie jest kolejny zraszacz? No powiem wam, że jest to intrygujące. Bo myślę, że na pewno jest jakiś tym patent. No i to jest tylko jedno, słuchajcie. Jedno gówno we mnie. Gdzie jest następny jakiś zraszacz? A ty jesteś tu. Nie wiem, czy to o te zraszacze chodzi, ale no. Tak na dobrą sprawę, to ja w ogóle w chłopa nie zaczęłam strzelać. A może powinnam. Jest. Chodź tu. Widzicie? O, on się już nie pali. To spróbujmy go ubić. Spróbujemy, co?
No. No, bez sensu, bez jaj. Nie wiem, ile jeszcze, słuchaj, ta dam radę z tymi nabojami. Coś jest nie tak, moim zdaniem. Nie mam. Jeżeli ja sobie to nadpisałam, to dostanę po prostu szału. Czy tutaj są jeszcze jakieś naboje? Wydaje mi się, że coś tu jest nie tak. Powiem wam tak. Gorszego shitu nie widziałam. Ja już to próbuję ogarnąć od godziny, ale zauważyłam, że na ziemi leżała jeszcze jedna paczka naboi. Bez tej paczki naboi bym tego nie przeszła. Po prostu. Ja już oglądałam, zobaczyłam u Torgusa, widziałam, że Ania też miała z tym kapę. W solucji pisze coś o tym zraszaczu, w ogóle to jest... No nie, no nie. Dla mnie ta walka jest największą porażką tego customu. Rozczarowaniem. Kompletnym rozczarowaniem. Nie chce mi się już nawet nic mówić. Jestem tak zmęczona tym customem. Nie wiem, czy szukać tutaj w ogóle jeszcze jakichś naboi. Już tam muzykę tę słyszałam, wiesz? Nie no, tragedia. Jak Bogackiego tragedia. Ta walka była najgorszą walką chyba ze wszystkich customów TR-a, jakie tylko kojarzę. Nawet ta walka jest gorsza niż walka w herbatce halloweenowej. Naprawdę. Old Diary. Chociażbyś to przeczytała w nagrodę. Nic nie chcesz przeczytać. Masakra. Będę oceniała ten custom nie zważając na ostatnią walkę, bo bym musiała temu customowi dać jeden. Niestety, ale końcowa walka dla mnie jest wielkim nieporozumieniem ze względu na ilość amunicji. I w ogóle dla mnie to z tym zraszaczem to jest coś nie halo. To jeżeli tam była jakaś mowa w opisie w solucji, że można go wziąć pod zraszacz, to wtedy zaoszczędzisz 100 naboi. To przepraszam bardzo, jak ja go wziąłam pod zraszacz i ja miałam, to jak wziąłam drugą paczkę, to ja miałam niespełna 600 naboi. To chcecie mi powiedzieć, że w tym punkcie bez oszczędzania tej stówy, to ktoś powinien mieć 700? No nie, no dla mnie po prostu nie. Ostatnią walką jestem zawiedziona, była irytująca, ale ogólnie, jeżeli mam oceniać cały custom, no to jest na 9. Taką grubą 9, bo naprawdę trzymał w napięciu, były te jumpscary. No, naprawdę kawał dobrej roboty i te straszaki robiły robotę, no. Dawały radę, bo niejednokrotnie tutaj się przestraszyłam, a rzadko to u mnie. Naprawdę, jeżeli żeby mnie przestraszyć, trzeba się jednak przyłożyć. Ja Wam serdecznie dziękuję. No i widzimy się w następnej części Asylum. Mam nadzieję, że tam autor nie wpadnie na tak chory pomysł. Dziękuję i do usłyszenia. Pa, pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Deathsayer. And if you want, you can watch the entire playlist from the series here. See you around.